Siemka! Wczoraj niespodziewanie w okolicach godziny 20 zostało wydane nowe preview, które wprowadza nowy blok skarbca, aktualizuje pancernika i Breeza, a także poprawia niektóre błędy. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i zapraszam na przegląd. Zaczniemy dzisiaj od nowego bloku o nazwie The Vault, czyli po polsku skarbiec lub krypta. Znajdziemy go w komnatach próby w pobliżu spawnerów próby. Skarbiec przypomina swoim wyglądem spawner próby i podobnie do niego ten również zostanie aktywowany dopiero gdy zbliży się do niego gracz. Jednak tutaj odległość wynosi jedynie kilka bloków. Kiedy się aktywuje, niektóre jego szare piksele na bocznych ściankach i górnej części zmienią kolor na pomarańczowy, a symbol czaszki na jego przedniej ściance tak jakby otworzy buzię, odsłaniając tym samym dziurkę od klucza. Podczas gdy jest aktywny, w jego wnętrzu wyświetlany jest łup możliwy do otrzymania po jego odblokowaniu. Należy jeszcze wspomnieć, że w momencie gdy krypta jest aktywna, od gracza emitowane są pomarańczowe cząsteczki, które trafiają prosto do otwartej dziurki od klucza, sugerując tym samym, że coś trzeba z nią zrobić. Skarbiec przechowuje nagrody i łup, który nie jest jednak tak łatwo dostępny jak w zwykłej skrzyni. Aby otrzymać z niego łup, należy użyć klucza próby, który swoją drogą zyskał nowy wygląd i jego granatowa główka z niebieskimi oczami zyskała kolory tafu i oczy w kolorze pomarańczowym. Po umieszczeniu klucza w krypcie klucz się zużyje, znikając z naszego ekwipunku, a krypta zamknie otwór na klucz, otworzy zapadnię i zacznie przez nią wyrzucać łup. Łup może zostać wyrzucony od 2 do aż 6 razy spośród następującej tabeli łupów. Zaklęta książka z losowym poziomem zaklęć ostrości, zmory stawonogów, wydajności, fortuny, jedwabnego dotyku lub powolnego opadania. Zaklęta książka z losowym poziomem zaklęć naprawy, torpedy, lojalności, porażenia lub przebicia. Od 2 do 6 szmaragdów, żelazna, złota lub diamentowa zbroja dla konia, uszkodzona tarcza, siodło, zaklęta żelazna siekiera, zaklęty żelazny kilof, zaklęta żelazna łopata, zaklęte żelazne części zbroi, zaklęta kusza, zaklęte złote jabłko, diamentowa zaklęta siekiera, diamentowy zaklęty napierśnik i od 1 do 3 diamentów. Po wyrzuceniu łupu krypta przechodzi w stan nieaktywności i już nigdy nie będzie mogła zostać otwarta przez tego samego gracza. Ściślej mówiąc, krypta może zostać otworzona tylko raz przez danego gracza. Natomiast jeśli graczy jest kilku, każdy z nich będzie mógł jednorazowo otworzyć kryptę, używając do tego kolejnych kluczy. Skarbiec emituje światło na poziomie 4, gdy jest nieaktywny i na poziomie 8, gdy jest aktywny. Posiada twardość na poziomie 50 punktów i można go zniszczyć, aczkolwiek nic z niego nie wypadnie, nawet przy użyciu narzędzia zaklętego na jedwabny dotyk. Jest on również odporny na wszelkie wybuchy i nie może zostać przesunięty tłokiem. Skrócono czas, w jakim pancernik traktuje gracza jako potencjalne zagrożenie po zostaniu przez niego zaatakowanym. Wcześniej czas ten wynosił 20 sekund, a teraz jedynie 10. Pancernik zyskał nowe, unikalne dźwięki obrażeń dla zasłaniania się pancerzem podczas gdy jest zwinięty w kulkę. Usłyszymy je właśnie wtedy, gdy uderzymy zwiniętego osobnika. Pozostając przy dźwiękach, wspomnę od razu, iż od teraz wszelkie odgłosy pancernika, Wardena i Fantoma są słyszalne bez względu na to, czy jesteśmy do nich odwróceni plecami. Breeze stał się agresywny wobec żelaznych golemów i teraz, gdy takowego zauważy, ruszy przeciw niemu do boju. Oczywiście golem, jak to ma w swojej naturze, również będzie chciał zaatakować jako pierwszy, gdyż, jak wiadomo, zawsze jest wrogo nastawiony w stosunku do pobliskich potworów. Niewątpliwie jednak zwycięzca tej sprzeczki jest znany od samego początku. Breeze nie atakuje już szkieletów, tułaczy, zombie, husków, pająków, jaskiniowych pająków i slajmów, a te nie odpowiadają na jego przypadkowe ataki. Wcześniej walki między tymi mobami mogły ułatwić graczom pokonanie próby, a teraz wszystkie moby ruszą prosto na niego. Poprawiono cząsteczki pojawiające się pod Breezem, gdy ten znajduje się na blokach liści. Chcę jeszcze uzupełnić pewną kwestię, o której zapomniałem wspomnieć w zeszłym tygodniu. Zaktualizowano model i teksturę pocisku powietrznego Breeza. Cała tekstura pocisku została lekko rozjaśniona, a powiewy wiatru otaczające sześcienny pocisk, wirują jedynie w poziomie, dzięki czemu bardziej pasują do samego Breeza. Jajka spawnujące zostały przemianowane ze Spawn's Mob na Mob Spawn Egg.
W języku polskim również zostało to poprawione i teraz przykładowo zamiast zespałnuj owce mamy jajo przyzywające owcę. Niestety w języku polskim zmiana ta ominęła jakimś cudem jajo pancernika i Breeza. Podczas karmienia małych mobów emitowane są zarówno odpowiednie cząsteczki, jak i dźwięki. Polecenie Damage nie zawiera już typu obrażeń Suicide, czyli samobójstwo. Został on zastąpiony przez Self-Destruct, czyli po polsku samodestrukcja. Na światach Realms przy próbie zniszczenia jednego żółwiego jaja z kubki, która zawierała ich kilka, niszczone były dwie sztuki jajek. Od teraz wszystko śmiga jak należy i niszczone jest tylko jedno jajko. W Realms Stories pojawiła się nowa funkcja, którą mogę wam przedstawić tylko za pośrednictwem screena opublikowanego przez dewelopera Davida na Twitterze. Nowa funkcja, o której mowa, to wydarzenia Realms. Polegają one na tym, że jeśli gracz odbędzie wartą uwagi przygodę, zostanie ona automatycznie opublikowana w głównej zakładce wraz z ciekawym pixel artem. Na przedstawionym screenie widzimy informację, że jeden z graczy odkrył opuszczoną kopalnię. Przejdźmy jeszcze do trybu graficznego Deferred Technical Preview, bo ten został również wprowadzony na urządzenia z systemem iOS. Tu dano cienie światła punktowego, dzięki czemu źródła światła, takie jak pochodnie czy latarnie, mogą rzucać cienie. Naprawiono oświetlenie Alleya. Nazwa Double Wooden Slab w poleceniach została rozdzielona na bardziej szczegółowe instancje, umożliwiając określenie wybranego typu drewna. Moim zdaniem w tym tygodniu otrzymaliśmy nawet całkiem spoko preview, aczkolwiek czekam osobiście na kolejne nowości dla aktualizacji 1.21, niezwiązane tym razem z komnatą próby. Jeśli przegląd wam się spodobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i suba. Dzięki za obejrzenie do końca, trzymajcie się i cześć!